Panu Bogu za ten kolejny dzień łaski. I autor jednej pieśni mówi: siedział u nóg Jezusa, budu słowo izuczać, ja lublu tak pieć malica, ucieszenie pouczas. Przyszliśmy dzisiaj po prostu zapewne, to jest wielkim drogocennością, ale i przywilejem naszym, że możemy mówić o Panu naszym Jezusie Chrystusie, o tym, który jest wczoraj, dzisiaj i na wieki, i możemy zanosić nasze troski. Bóg zna każde serce, z czym my przyszli na to miejsce, a więc On jest i da Ci odpowiedź. Może na nasze jakieś posu wewnętrzne, zewnętrzne, te fizyczne ciało, czy to posu jakiekolwiek byłoby w naszym życiu, On jest tym dobrym pasterzem, stwórcą nieba i ziemi. On posu ten, który się nie zmienił, zna najlepiej duszę, co tam w głębi serca jest, i On zainteresowany, aby dać odpowiedź dla mnie i dla Ciebie. Może posłuch kilka wierszy z Ewangelii Jana, one dosyć często posłumowione, powtarzane, ale chciałbym później takie kilka przykładów ze Starego Testamentu. Oczywiście krótko posłuch podzielić się, tylko nawiązać do tych słów 15 rozdziału Jana, może chyba pierwszych 5 wierszy przeczytam. 15 rozdział Ewangelii Jana. Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a ojciec mój jest winogrodnikiem. Każdą latorość, która we mnie nie wydaje owocu, odcina, a każda, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc. Wy jesteście już czyści dla słowa, które wam głosiłem. Trwajcie we mnie, a ja was. Jak latorość sama z siebie nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu, bo bez mnie nic uczynić nie możecie. I 16 wiersz. Nie wy wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was, abyście szli i owoc wydawali, i aby owoc wasz był trwały, by to, co o cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, dał wam. A więc widzimy pewną taką zależność, może takie porównanie fizyczne, tak jak drzewo, gdzieś są drzewa, które głęboko te korzenie puszczają, ale są i które mają te krótkie korzenie. I gdy przychodzą burze, wiatry, te, które głęboko korzenie mają zapuszczone, żaden wiatr czy tam burza praktycznie, ona będzie tylko się chwiało, ono twardo stoi, ale które korzeń mają krótki, przychodzi nawałnica czy burze i one z korzeniami są wywracane. Podobnie w życiu bywa naszym, w życiu duchownym, chrześcijańskim, gdy idziemy za Bogiem. Często możliwe, że gdzieś tam brakuje tego korzenia w Słowie Bożym. O ile razy zawsze mówione, aby to Słowo Boże żyło w nas, w naszych sercach, dlatego że od Słowa Bożego pochodzi wiara, ze słuchania, od czytania, a więc ta wiara tak potrzebna. Ja ostatnio tak widzę, że jak Biblia mówi w jednym miejscu, aby było wiara wasza jak ziarnko gorczyczne. Myślę, nie wiem, jakim zmierzyć do ilu, jaka jest wiara w moim życiu. Nam dobrze wierzyć, gdy nam jako tako radzimy i żyjemy. Ale gdy przychodzi taki próba doświadczenia, dlatego że Bóg dopuszcza pewne do naszego życia, aby ta wiara była ona wypróbowana, i przychodzi czasami bardzo trudno w życiu. I gdy ciało albo w życiu widzisz tylko na logikę, że tak trzeba postąpić, bo inaczej człowiek nie myśli, a wiara pokazuje, że trzeba inaczej. Słowo Boże. I wtedy jest pewien dylemat. Co w naszym życiu? Gdzie czerpiemy te soki? Z tego jakiego źródła? Dzisiaj jest dużo źródeł i możemy sobie wybrać te lekkie, płytkie, różne nauki. Ale te źródło, o którym Jan mówi, aby trwać w krzewie winnym. Jeżeli nasze źródła będą w Słowie Bożym, w naszym Panu Jezusie Chrystusie, gdy przychodzą te trudne momenty, może trudno, ale dowierzamy się, i wtedy Biblia mówi, kto ufa Bogu, nie zawiedzie się. Psalmista mówi, jedni chlubią się wozami, końmi, a więc tą mądrą materialną częścią w swoim życiu. Mówi, ale my będziemy chlubić się imieniem Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dałby Bóg, kochani, w moim, twoim sercu, w życiu, w rodzinach, w naszych domach, aby naszą chlubą
był nasz Pan Jezus Chrystus. Biblia mówi, że taki człowiek, on ci nie zawiedzie. Kto pokłada ufność na siebie, ja na swoje, że ja mogę coś zrobić, może po prostu mam na dzień dzisiejszy po prostu jakiś i tam byt, ale przychodzi próba doświadczenia i wtedy przychodzą inne okoliczności. Zauważyłem w swoim życiu kiedyś, ono po prostu nic się nie zmieniło na tej ziemi, ale jeżeli po prostu w czymś Bóg po prostu pobłogosławi w jakiejś sferze duchownej, mam na myśli pierwszej kolejności, ale gdy i ten po prostu byt, rodziny, dzieci, my widzimy, że wszystko to jest i później przychodzą czasem po prostu takie myśli do naszego życia, że oto ja dzisiaj mogę tak dużo zrobić, powiedzieć, że Bóg dał gdzieś jakieś tam błogosławieństwo w moim życiu. Ja mogę teraz pójść zawojowywać moje wioski, sąsiadów moich. Tak dużo mogę zrobić w swoim życiu. Ale widzimy, to nasze często takie brążenia, które my myślimy, że to Bóg posyła. I po prostu pewien taki obraz z Biblii też był po prostu męża Bożego, przytoczę to od razu powiem, to był Mojżesz. I oto gdy był w Egipcie i tam on zobaczył dwóch ludzi. Jeden był Hebrajczyk, drugi ten Egipcjanin. I oni między sobą coś tam wyjaśniali, jakiś tam spór był. I on zobaczył, że nikogo nie ma i Biblia mówi, że zabił tego Egipcjanina. Myślał możliwe, że on ma statut. On był po prostu synem córki Faraona nazwany, a więc miał jakąś może władzę, już mógł co zrobić. Może po prostu takie myśli doszły, że oto może Bóg jego postawił na to miejsce, aby pomagać dla narodu izraelskiego w tym, że jakąś tam no, może coś zrobić, pomóc im. I my widzimy, że przez ten uczynek on znalazł się na pustyni 40 lat. On tam przeszedł wielką szkołę. Na tej pustyni skwar, owce. Tam była, myślę, nieraz w jego życiu ta dolina cienia śmierci. Ale Bóg jego kształtował, pokazywał, doświadczał. I później Biblia daje takie wspaniałe świadectwo o nim, że on był tym mężem, który po prostu najpokorniejszym człowiekiem na ziemi. Drugiego takiego nie było. A więc on przeszedł tą szkołę 40 lat. On może tam już po prostu nie myślał o przyszłości, nic. Wtedy po prostu może porwał jego emocji, to wziął. I później znalazł się, już może nie rościł na niczego. I gdy Bóg powtórnie jego po prostu mówi, idź do Egiptu, wyprowadź mój naród izraelski. I my widzimy, że ten Mojżesz, on już nie był tym Mojżeszem, którym był 40 lat temu. To już nie ten Mojżesz. On zaczął się wymawiać. Ja, kto ja? I po prostu może powiedzieć, nie może. Oto może kogoś drugiego. I on w końcu, gdy szedł, ten naród wyprowadzał, on pewne słowa nawet powiedział do Boga, Panie, jeśli nie pójdziesz z nami, to nie każ nam iść, albo nie wyprowadzaj nas. Lepiej my zostaniemy tu. Zobaczyłem, jak on wiele się nauczył tam przez te 40 lat. Gdy 40 lat wstecz, on po prostu zobaczył tę sytuację, szybko podjął decyzję i zrobił tak. On liczył na siebie, na zdolności może swoje. A tu on już inaczej. I on zobaczył, jeżeli Boga z nami nie będzie, to mówi i nie wyprowadzaj nas. Znamy po prostu drugie przypadki, jeszcze jeden po prostu moment z życia młodych ludzi, czterech, to w księdze Daniela. Wczoraj kilka razy tak wertowałem, opowiadałem dla Wiktora tę historię. I jakoś one po prostu tak legły, dlatego po prostu mówię, że zobaczyłem, gdy przychodzą te okoliczności, jak brakuje wiary w moim życiu. Tej iskierki, gdzie mówię po prostu jak ziarno gorczyczne, żeby była ta wiara, a jej może po prostu tam znikoma część. I oto po prostu, gdy byli młodzi chłopcy, 17 lat, czytamy o tych Sedrach, Mesach, Abdenago, o Danielu, gdy po prostu oni byli, no selekcja była, tam czytałem, że z rodu jakiegoś, nie tak pierwszych, lepszych wzięli ich i oni ich uczyli języka chaldejskiego.
tej no, zasad zakonu babilońskiego i później oni stawali przed króla i służyli na jakieś tam stanowiska, może większe i mniejsze, które król powierzył dla tych młodych ludzi. I oto po prostu znaleźli się ci młodzi chłopcy, gdy już mieli po prostu 3 lata tej szkoły przeszli i oto po prostu stali przed królem i król z nimi rozmawiał i okazało się, że oni czy 7 czy 10-krotnie przewyższali mądrość tych swoich rówieśników. Ale było coś w ich, gdzie po prostu, gdy w Nowym Testamencie czytam, że beze mnie nic uczynić nie możemy, jak ta latorość nie w krzewie winnym nie trwa, tak i oni wiedzieli tą zależność w swoim Bogu. Później, gdy czytamy, i oni nie chcieli skalać swoich szat tym potrawą, jadłem, tym winem. A więc oni po prostu zakon Boży gdzieś tam głęboko w sercu u nich był. I gdy przyszedł ten taki moment dla króla, że on miał ten sen, nikt nie mógł wyłożyć. I oto po prostu król wydaje zarządzenie, że mają wszyscy te mędrcy zostać zabici. I oto po prostu doszła ta wieść do Daniela, on był w grupie tych ludzi. I Daniel po prostu poszedł do króla, w skrócie to powiem, i wyprosił czas, aby na objaśnienie. On poszedł do przyjaciół swoich prosić Boga, Bóg dał objawienie. I my widzimy tego wielkiego króla babilońskiego, tego mocarstwa, gdzie przed nim wszyscy drżeli, gdzie wszyscy po prostu o nim kłaniali się, dlatego że kogo chciał, on dawał życie, komu chciał, odbierał. On miał władzę, moc. I ten król padł do stóp, oddał pokłon dla tego młodego człowieka, dla Daniela. Wielki król pada pokłon, oddaje przed Danielem. I drugi posłów moment, gdy było poświęcenie tego posłów pomnika, postawił król i gdzie mieli wszyscy, było tu u nich wielkie święto i oni mieli oddawać pokłon, gdy zagrają te wszelkie instrumenty muzyczne. Oni mówią, nie, kłaniać się temu nie będziemy, dlatego że oni oddawali chwałę i cześć żywemu, wiecznemu Bogu. I król bardzo się zagniewał, kazał posłów rozpalić ten piec 7-krotnie więcej jak zwykle. I wrzucili ich. I później on zdziwiony. Oto mówi, czy nie 3 rzuciliśmy, a ja widzę 4, podobny do anioła Bożego. My widzimy, Bóg się nie zmienił. Kto pokłada ufność w Bogu, nie zachwieje się. Dałby Bóg, kochani, aby w moim życiu, w Twoim, one jak dzisiaj najwięcej potrzebne. Dlatego, że wróg dusz ludzkich, ten jak lew chodzi ryczący, on po prostu szuka te spustoszenie sieje, aby po prostu różne i żeby te, które ziarno pada przy drodze, na kamieniste, aby ono nie miało korzenia. I ono po prostu dobra rzecz, posłyszeli, że no niczego, ale ono nie ma gdzieś tam korzenia, nie pije tego żywej wody i ono później zasycha. Aby po prostu nasze serce było nastrojone na te fale, aby słuchać te Słowo Boże, dlatego że tam jest życie, tam jest sposób pewność, tam jest zwycięstwo. Biblia po prostu mówi, że gdy będzie doświadczana wiara Twoja, moja, a więc sposób w końcu nagrody, w końcu tej celu pewnego zdobywają nagrodę. Nie na początku. Na początku często start bywa dobry, ale ci, co do końca dojdą, oni zdobędą tę nagrodę. Dałby Bóg, żeby nikogo z nas nie zabrakło, żeby ta ufność i pewność, jak Dawid posłuch mówi, oto oczy moje podnoszą do góry, skąd przychodzi pomoc, aby nasza posłuch, łączność z niebem, ona nie była przerywana. Dlatego, że dzisiaj posłuch jest wiele posłuch tego złego, szatan nasuwa te bardzo dużo, aby przerwać ten więz, ten grzech. Grzech jest tą barierą przerwy łączności z naszym Bogiem. Jeżeli coś może w naszym życiu było, to Biblia mówi, że to jest dzisiaj dzień zbawienia, dzisiaj dzień łaski. Dzisiaj możemy tak wiele w życiu poprawić, ale możemy wiele utracić. I gdy przyjdzie ten oblubieniec o północy, czy nasze lampy będą w stanie zapalić, czy będzie w tych lampach olej, czy one po prostu nie dadzą ognia i zostaniemy w tej ciemności, drzwi się zamkną. Dzisiaj wybór jest za mną, za Tobą. Co wybieramy w swoim życiu?
przychodzi się później to rządzić, zbierać i to, co siejemy, to zbierać. Siejmy to, co służy ku wiecznego, to, co trwa wiecznie, to, co nie przychodzi. To jest drogocenne, to jest najcenniejsze, to, co pochodzi wszystko od naszego Pana Jezusa Chrystusa. Świat oferuje bardzo wspaniałe rzeczy, ale one krótkotrwałe. One przechodzą zaraz jak bańka mydlana. Ale to, co Bóg daje, ono jest wieczne. A tam w końcu jest życie wieczne, zbawienie. Jezus mówi, nie wy mnie wybraliście. Bóg okazał tą wielką łaskę dla mnie, dla ciebie, że dzisiaj możemy być w zgromadzeniu dzieci Bożych, nazwanych ludem Jego i możemy kierować wzór. Jeżeli posłów nam i dużo nie dostaje gdzieś, ale jest ten, który wyciąga rękę, ten dobry ojciec, aby podnosić, pomagać, przeprowadzać nas na drugą stronę tych przeszkód, co spotkamy. Dlatego posłów staniemy. Podziękujemy naszemu Bogu, że On nas wybrał.